Molcia jest śmieszna. Ona jest z jednej strony lękliwym trochę pieskiem i czasem wycofanym, a z drugiej strony jest mega ciekawska, jest turbo szalona, jest pełna energii, ma jakieś pochodzenie od sarny, bo ona po prostu skacze, lewituje w powietrzu i w ogóle jest najwspanialsza. Jestem trenerką i behawiorystką psów. I zajmuję się szkoleniami. Pracuję z psami i z ich opiekunami. A pomysł to oczywiście pies w moim życiu, który się pojawił kilka lat temu. To jest pies ze schroniska. No i oczywiście miałam różne problemy z nim. Ona się bała wszystkiego. Ja nie potrafiłam z nią przejść na spacerze bez jakichś takich zrywów, przestraszenia się, jak czasem psy reagują na fajerwerki, że tak totalnie się zrywają. I nieraz płakałam na tych spacerach już z bezradności, bo właśnie nie rozumiałam, dlaczego ona się tak zachowuje. Nie potrafiłam jej pomóc i dlatego postanowiłam, że muszę rozpoznać ten problem. O co tam chodzi? Puść! Bravo, go! I to mnie właśnie tak wciągnęło w ten psi świat bardzo. Też zaczęłam współpracować ze schroniskiem naszym oławskim i brałam pieski na dom tymczasowy, dopóki nie znalazły już swoich właściwych domów, więc miałam takiego miksa, mój pies i psy schroniskowe. Więc w końcu postanowiłam zrezygnować ze swojej pracy, którą wykonywałam i poświęcić się w całości pracy z psami. Mój pies zmienił moje życie totalnie. Myślę, że obie jesteśmy bardzo troskliwe, wspierające, bo i ja, i Molcia wspieramy osoby, na których nam zależy. Molcia bardzo wspiera pieski, które często do nas przychodzą. Jest aktywna i zachęca do aktywności, a ja myślę, że też to trochę mam czasem. No i jak się pozna ją lepiej, to nas, jak się pozna lepiej, to, to wtedy wychodzi więcej tej szalonej natury. Jeśli zależy ci na relacji z twoim psem, na tym, żeby zrozumieć jego świat i jego potrzeby, nauczyć się je zaspokajać, a przez to stworzyć piękną, zdrową i świadomą relację, to zapraszam Cię na zajęcia. Odpowiem Ci na wszystkie pytania, wytłumaczę, dlaczego Twój pies zachowuje się w określony sposób i powiem, jak to zmienić. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Czeka nas fajna przygoda, więc zapraszam, dzwońcie. I mam nadzieję, że się niedługo widzimy.